Cześć wszystkim, znowu Ponio 7. To dalszy ciąg Arkanum, przypała się maszyny i magii. Dobra. Już wiem, gdzie mamy się udać. I nie będzie to krótka podróż. A wracamy z powrotem do Roseburga. Tam znajdziemy... odpowiedzi na nasze pytania. A może po drodze też dobijemy poziom. Mamy już ostatni pasek w połowie, więc byłoby to całkiem możliwe. Nie. Dobra. No dobra. Po drodze na pewno coś się w trakcie wykonywania questa może zdobędziemy jeszcze. Doświadczenie, dobra. Czekajmy do rana, ponieważ lubię jak gra muzyka. Dobra. Udajemy się najpierw tutaj. Zapomniałem dokładnie nazwy, jak to się nazywa. Pierścień kogoś tam lub czegoś tam. Jest to miejsce, w którym wygnany został Aronax. I tak dalej, i tak dalej. Musimy trochę się tutaj poprzeglądać po okolicy. I powinniśmy coś znaleźć. Może to trochę zająć. No ale mam nadzieję, że wiem co robię. Nic, tylko kupa kamieni. Ok, jeżeli to zajmie za długo, to oczywiście wytnę to. Ale może nie. Dobra, wróćmy tutaj. Nic tu nie ma. Tylko kupa kamieni. Dobra. Okej, wróciłem do Roseburga. Dobra, to wracamy tutaj i szukamy jeszcze raz. Nie ma to może jakiejś ścieżki? Nie widać, aby jakakolwiek była. No cóż. Może przejdę się po prostu wybrzeżem. Może na coś trafię. Okej. Ten kamienny grobowiec wyglądający na pochodzący z dawnych czasów. Nad wejściem znajduje się napis. A zaliż chcesz wszystkie drzwi otworzyć, słowa właściwe znać musisz. A zaliż jestem pewien, że znam jedno z takich słów. Prawda! No, prawda, otwiera drzwi. Okej, dobra. To jakiś stos rupieci. A my... wow. Jest miecz Manoxa. Oraz pamiętniki świętego Manoxa. Ale się im przyjrzymy. Zobaczymy, czy coś jeszcze tu jest ciekawego. Raczej nie. Oj, dobra. Zobaczmy, co pisze w tych pamiętnikach. Piąty dzień, żniwo, 1108. Który dzisiaj mamy? 1888, więc kawałek czasu temu. Dobra. Kryn Uren umówił mnie dziś na spotkanie z pierwszym akolitą. Mam duże szczęście, że się z nim spotkam, bo jego dni się dopełniają. Przytłoczyły mnie emocje na myśl, że będę teraz opowiadał za najważniejsze zadanie. Zarządzanie dzieciami. Ale to niewyraźnie napisane jest. Dobra. Pierwszy dzień ciemnicy 1108.
Przewodniczyłem dziś pierwszej Radzie Panary. Wszystko poszło dobrze, ustanowiliśmy Nasrudina Bogiem. Wiązała się debata, ale tym razem byliśmy w stanie przekonać tych, którzy mieli wątpliwości, czy faktycznie Nasrudin był wysłańcem bogów. 15 dzień ciemnicy 1108. Jestem zakłopotany. Elf imieniem Kanhua zszedł dziś z gór i zaczął się przychlebiać Radzie. Nazywa siebie synem członka oryginalnej Rady Elfów, ale mu nie wierzę. Pozostali go polubili, chociaż wydaje się, że nie ma wątpliwości co do prawdziwości jego opowieści. Nie wiem dlaczego tak mnie on irytuje i źle się czuję w jego obecności. 10 dzień Nowego Słońca, 1109. Kanhua przyprowadził kilku swych współtowarzyszy, co gorsza zaczął rozpowiadać herezję o prawdach kościoła. Insynuował, że diecezje są jedynie zewnętrzną reprezentacją wewnętrznej dyscypliny, którą musimy kultywować i tym podobne nonsensy. Bagatelizował życie wielkiego Nasrudina, sugerował, że nigdy nie istniał, a cała historia Nasrudina i wygnaniu jest tylko alegorią. Nie powiedział, że te niedorzeczne teorie są bezapelacyjne, ale zaangażowałem go w kilka filozoficznych debat o istocie doktryny. Przyparłem go, aby wyznał swoje przekonania. Jego niechęć do mnie rośnie, ale to nie on jest moim zmartwieniem. To koniec przywództwa. Oni przyjmują go, a on proponuje im prostsze, mniej zdyscyplinowane zasady życia Panarii. 35 dzień Nowego Słońca, 1109. Wśród zgiełku dostałem znak. Odwiedził mnie dzisiaj materialny duch Nasrudina. Jestem tego pewien. Pojawił się, kiedy doglądałem pieczęci. Co robię teraz bez pomocy moich braci? Zdawał mi różne pytania i wypytywał mnie zadowolony, kiedy wyjaśniałem mu, w jaki sposób zajmowałem się pieczęciami. Wydawało mi się, że rozmawialiśmy godzinami. Starał się wypróbować moją wiarę, sugerując, że znał Nasrudina i że nie był on bóstwem. Chwilę po tym, jak się oddalił, uświadomiłem sobie, że rozmawiałem z samym Nasrudinem. Nie wiem, skąd miałem tę pewność, ale w głębi serca wiedziałem, że to był on. 37 dzień Nowego Słońca, 1109. Kanhua zmierza mnie zabić. Wczoraj powiedziałem mu o wizji Nasrudina, a on eksplodował wścieklizną, nazywając mnie heretykiem. On nazywa mnie heretykiem. Śmiałbym się, gdyby sytuacja nie była taka beznadziejna. Mało brakowało, żebym go zaatakował, ale zdołałem powstrzymać mój gniew i szybko wyszedłem. Wróciłem do swojego pokoju, aby rozważyć, co powinienem zrobić. Późno w nocy, kiedy medytowałem, spacerując, otoczyli mnie żołnierze jego elfickiej kohorty. Uciekłem po zabiciu kilku z nich. Nie wiem, co powinienem teraz zrobić. Wiem, że moje życie wkrótce się zakończy. Czy powinienem pójść do świątyni? Nie chodzi tylko o moje życie. Prawda Panarii musi trwać dalej. Mogę sobie wyobrazić, jakie kłamstwa rozsiewa Kuanhua podczas mojej nieobecności. Pierwszy dzień przesilenia, 1109. Moje wygnanie ma się ku końcowi. Rozmyślałem nad moją sytuacją i wiem, że muszę to zrobić. Wrócę do świątyni i powiem to wszystkim, by usłyszeli prawdę. Zostawię tu moje zapiski bezpieczne, ukryte, razem z moim rytualnym mieczem, bo czuję oddech śmierci. Swoją duszą daję teraz w ręce Nasrudina. Manox, pierwszy akolita. Dobra. Okej. Panarii mają troszkę na sumieniu. Czas powiadomić o to konkretne osoby. Na szczęście znajdują się jeszcze wśród nich uczciwe osoby, które zapewne zrobią uczciwie wykorzystają te informacje. Dobra, czekajmy do rana. Aha. Przy okazji przydałoby się w końcu trochę tego złomu opylić, ale wiecie co, chyba i tak będę musiał pójść do Tarantu, aby poszukać statku, więc jak już tam będziemy, to
ogarnę wszystko. O, dzięki. Dzięki, stara pani, że zepsułaś mi ścieżkę. Jesteś nadzwyczaj miła. Spoko. Hej, rozkopane groby. Ale co tam się wydarzyło? Dobra. Aleksandrze, mamy nowe wiadomości. Aleksandrze, mam ci do powiedzenia coś bardzo ważnego. Dziennik Manoxa. A właśnie, przed chwilą zwrócił się do nas per żyjący. Ciekawe. Dobra, dziennik Manoxa. Wygląda na to, że my, Panar, jesteśmy obarczeni ważną odpowiedzialnością. Wiele... Ojej. Chwila. Okej, trochę lepiej. Wygląda na to, że my, Panari, jesteśmy obarczeni ważną odpowiedzialnością. Wiele z twoich kłopotów o żyjący powstało, gdyż przez tyle lat pozwalaliśmy się zwodzić. Ale koniec z tym. Wygląda na to, że moja rodzina była oszukiwana i poniżana. Gdyby... Chyba wiem, z kim o tym pomówić. Dobra, spoglądam w kierunku komnat wyższego kapłana. Okej. Okay. Mam również to. Masz, to twój miecz. Nie miałam nadziei go ujrzeć. Zgubiono go tyle lat temu. Dobrze, że go wykorzystam. Możesz mi wierzyć. Mam pewność, że tak się stanie. Życzę ci szczęścia i żegnam. Dziękuję ci, żyjący. Twoja pomoc okazała się bezcenna. Życzę ci szczęścia na drodze do celu i nadchodzącym konflikcie. No, do widzenia. Myślałem, że teraz ruszy. Pójdzie do komnat głównego kapłana i zrobi porządek. Ale nie. Spoko. Hadrenie, mamy też tobie coś do powiedzenia. Znam już całą prawdę. Co? Powiedz mu historię Manoxa. Naprawdę był świętym. Świętym i wojownikiem. A my, Panari, nie wypełniliśmy naszych obowiązków. Ale to się zmieni. Dziękuję ci, przyjacielu. Udało ci się oddać wielką przysługę temu kościołowi i całemu światu. Ciekawe. Niby kładzie mi dłoń na ramieniu. Jestem człowiekiem, ale z niziołkiem. Trochę miałby z tym problemów. No dobra, miło mi było pomóc ci, Hadrianie. Aby się odwdzięczyć, pozwalam ci zabrać rzeczy z wystawy. Nie wiem, do czego się przydadzą, ale i tak są twoje. Zaraz będą dostępne. Okej, no, bardzo dziękuję. Mogę cię prosić o przysługę? Pomów o tym z Aleksandrem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jestem stary i zmęczony. Niewiele mogę zrobić, aby naprawić to zło. Aleksander jest silny, najsilniejszy z nas wszystkich i będzie wiedział, co należy zrobić. Nie zazdroszczę osobie, którą Aleksander uzna za odpowiedzialną za to wszystko. Osoby odpowiedzialne za to wszystko nie żyją od dosyć dawna. Chociaż podtrzymywanie tych całych kłamstw i panarii w ogóle... Nie. Jednak chyba ktoś... odwali kitę za to wszystko. No dobra, tak zrobią, Hadrianie. A właściwie już zrobiłem. Dobra, może Gunther będzie też zainteresowany. Udało mi się odkryć prawdę o Manoxie. A wygląda na to, że od samego początku byliśmy zwodzeni. Ja teraz rozumiem, dlaczego najpierw nazwano nas obrońcami bramy. Zostaliśmy obarczeni wielką odpowiedzialnością. Najwyższy czas ją podźwignąć. Obrońcy bramy. O, rozumiecie, bo Manox, te pieczęcie, które pilnował Manox, to właśnie... Krąg Bodgara, tak się on chyba nazywa, tam gdzie pozbyto się Aronaxa, o. Właśnie wygląda na to, że po prostu pieczęcie, Panari mieli się zajmować tymi pieczęciami, dbać o nie, żeby nie pękł, czy coś takiego. Ale dobra. Zostaliśmy obarczeni wielką odpowiedzialnością, najwyższy czas ją podźwignąć. Co mam teraz zrobić, Gunterze? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś... Tak, tak, już to zrobiłem. Ale dobra. Zbierzmy nasze graty. Oko krakatura. Nie wiem, po co mi miał się to przydać, ale wezmę. Szklane coś. Oraz... palec Manoxa. Wow! To jest coś przydatnego. Plus do trawień krytyczny, odporność na trucizny to plus 20%, siła woli plus 1, plus 2 walki wręcz. Ciekawe, skoro już mam wymaksowaną walkę wręcz. Nie, sporo mi to daje odporności całkowitej obrony. Dobra, siła woli 19, spoko.
No a walki wręcz chyba nie mogę już wymaksować, więc może... Może mógłbym to dać komuś innemu, komu by się przydała walka wręcz. Ty masz już wymaksowaną... Masz wymaksowaną... Raven mogłaby w sumie z tego użyć. Albo Jormund. Albo pies. Ale nieważne. Ale plus do trafienia krytycznego. Chyba ja sobie to wezmę. Przywłaszczę. No i dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi w kwestii Panarii. Przy okazji. Właśnie. Szklany klucz. Więc to dziwne szklane coś okazuje się być kluczem. No, pamiętacie, parę odcinków temu coś czytaliśmy o pewnym szklanym kluczu, który będzie nam potrzebny w pewnym miejscu. Jeżeli jeszcze się nie domyśliliście, nie będę mówił. Po prostu pójdę w to miejsce. Niestety naokoło, ponieważ nie mamy żadnego przejścia. Do przełęczy Hadriana. Po drodze pewnie nabijemy parę poziomów. Nie parę. Mam nadzieję, że chociaż jeden nabijemy. Byłoby miło. Mógłbym wymaksować moc. No i zastanowić się, co brać dalej. Jeżeli już nie wymaksowałem mocy. Już nie pamiętam. Nie wymaksowałem mocy. Fajnie. Mógłbym ją wymaksować. No i zacząć się skupiać. Chwila. Zimne miejsce. Czy my tam byliśmy? Czy to się przed chwilą odkryło? Jeżeli tu nie byliśmy... Są niedźwiedzie, więc pewnie nie byliśmy. Okej, nie byliśmy. To fajnie. Więc pobędziemy sobie tutaj. Okej, musimy chyba jakoś naokoło się dostać. Ktoś bardzo zabawny stwierdził, że zrobi tą lokację w takie kółko. Okej. Okej, tak się zdobywa poziomy, proszę Państwa. Wow, 20 poziom. Wściekły kieł. To chyba najlepszy wilk, jaki można spotkać w grze. A dobra. Weźmy... Dezintegrację! Tak, ponieważ czemu by nie. I teraz może, skoro już ją mamy, to weźmy zdezintegrujmy kogoś. Koledzy, możecie się ruszyć, żebym mógł przejść. Ta walka powoduje blokadę. Virgil, czy możesz się odsunąć? It is done. Możesz się odsunąć? Nie, a kto jest tutaj? Możesz się odsunąć? Sure, I'll do it right away. Nikt się nie może odsunąć. Of course, I'll do that right away. Okej, chyba się trochę zblokowałem. Taki jest problem z posiadaniem dużej ilości towarzyszy. Dobra, będę pamiętał, żeby ich zostawić na zewnątrz. O, krytyczne pudło. To bolało. Okej, Dygot. Co to jest Dygot? A to też jakiś po prostu wilczek. Może po prostu wezmę moją laskę i pozałatwiam wszystko na odległość. Krzywda. Nie widzę celu. O. Szkoda. Rognistą kulę mu... Nie. Również nie. Dobra, z powrotem. To był remierz z powrotem. Dobra.
Odłamek demona. Ciekawe nazwy. Dobra, koledzy. Możecie się tutaj wszyscy zebrać. Byłoby miło. Okej. Okay. Brakuje mi już czasu. Ale wiecie co jeszcze? Jeszcze chcę osiągnąć ten poziom z nimi. Pudło. Tak, bo jeżeli ich wygonię, to mogą nie otrzymać poziomu. Okej, dobra. A jeszcze ty. Okej, chyba są wszyscy. Dobra. W następnym odcinku zgrabimy to miejsce. Udamy się do tarantu, opylimy rzeczy. Czekajcie, wydam ten kucik, żeby nie było. No i użyjemy szklanego klucza. Gdzieś. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia niedługo. Cześć!